Kompletnie bez sensu. Ale co powiedziałem? Jedno kłamstwo, nieprawdziwe. Bez sensu to nie jest kłamstwo. Kto w sumie? No po prostu naprawdę to bardzo trudno się na takim poziomie intelektualnym rozmawia z kimś kompletnie odjechanym. Dostajemy te umowy i w zasadzie my tych umów nie czytamy. Bo... Trybunał Konstytucyjny jest w takim razie potrzebny. Mamy sąd najwyższy. Nie jest potrzebny Trybunał Konstytucyjny. Od razu właśnie, bo już nie jest potrzebny. Nie jest potrzebny, pani redaktor. Janusz Kowalski kolejny raz został dosłownie zgaszony, tym razem przez posłankę Joannę Senyszyn. W trakcie programu na żywo okazało się, że Kowalski jest najmądrzejszy na świecie. Mądrzejszy nawet od profesorów historii. Również dzisiaj wicemarszałkini z ramienia PiS, a więc Bezprawia i Niesprawiedliwości, podpisała umowę o gigantyczną dotację z chłopakiem własnej córki. Podpisała, bo jak sama przyznała, jej nie czytała. Nie czytała, bo jak sama przyznała, nie miała na to czasu. A na koniec Krystyna Pawłowicz jako główny powód tego, dlaczego dziś powinniśmy pójść i zagłosować. Właśnie dzisiaj obnażymy kolejne kłamstwa, hipokryzję i manipulacje byłej władzy i Krystyny Pawłowicz. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na wyjątkowe dziś, bo drugie, w końcu wyborcze, wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A my zacznijmy od małej podróży. Przeniesiemy się do studia przy ulicy Jubilerskiej w Warszawie. To tam mieści się redakcja Super Ekspresu, gdzie częstym gościem jest Janusz Kowalski, którego ego jest niemal tak wysokie jak Himalaji. To jego ego było bardzo widoczne w kampanii, którą prowadził aktywnie na Twitterze, mówiąc, że jest z rolnikami cały czas. Miał wędrować, tak twierdził, z nimi, choć w obiektywie widoczny był tylko jeden rolnik, miało być ich kilka tysięcy, później kilkaset, no więc ja pytam chociażby o to, gdzie jest tych pozostałych niewidocznych, jak rozumiem, aktywnych 99, ale pal licho. Dziś już nie o rolnikach, a o zaskakującym występie na antenie Super Ekspresu. Szanowni Państwo, no Janusz Kowalski przyzwyczajony w programach pani Gozdyry, że raczej na ripostę i kontrę nie ma co liczyć, tu trafił na panią Senyszyn, a także innego profesora. Okazało się, że ci postanowili pogratulować mu wiedzy, wręcz dosłownie kłaniali mu się w pas, dziękując za jego wiedzę. Problem w tym, że Kowalski nie rozumie jednego, chyba tego, czym jest satyra, sarkazm i ironia. Kto w sumie? No po prostu naprawdę no bardzo trudno się na takim poziomie intelektualnym rozmawiać z kimś kompletnie odjechanym. Panie redaktorze, no zaprosił pan do programu geniusza. My z panią profesor odstajemy bardzo wyraźnie. Chcę panu powiedzieć, że pan też odstaje, panie redaktorze. I trudno się rozmawiać z geniuszem, strategiem, wybitnym wizjonerem, no i wybitnym historykiem do tego wszystkiego, a chyba najbardziej zaradnym spośród nas, bo nikt tylu pieniędzy nie zarobił. Dobrze. Ja podziwiam. I tu chciałem z państwem poruszyć jeden ważny temat, przynajmniej dla mnie. Dziwi mnie to, że większość z polityków skrajnej prawicy, mam na myśli PiS, Konfederację i suwerenną Polskę, ma się za specjalistów we wszystkim. To ludzie, których państwo spytali o to, jaki lek wziąć na anginę, to ten już by biegł i wypisywał receptę, choć nie ma bladego pojęcia o tym, jak leczyć jakąkolwiek chorobę. To ludzie, których pytaliby państwo o fizykę, o wzory chemiczne, i tak by wiedzieli, choć nie kończyli w tym kierunku żadnych studiów i nie mogą się niczym pochwalić. Patrząc na tego typu osoby, jaką jest Kowalski, uważam, że czymś niezbędnym w polityce jest wprowadzenie chociaż minimalnego egzaminu z wiedzy ogólnej, by po prostu politykami nie zostawali ćwierć inteligenci. Używam tych słów po to, by YouTube nie zdjął nam tego materiału. Jestem ciekaw, jak państwo uważacie, czy faktycznie, by być politykiem w Polsce, patrząc na to, kto rządził naszym krajem przez minione 8 lat, powinien być jakiś egzamin. Kondycja intelektualna niektórych z tych osób jest na tak niskim poziomie, jak Lance Armstronga po przejechaniu 6 wielkiej pętli, gdy mówił, że wielkiej pętli nie wygrywa się na bułeczkach z żemem.
Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, ponieważ to nie jest odosobniony przypadek, że facet, który powinien mówić o polityce, bo jest politykiem, nie powinien próbować kreować siebie na eksperta od wszystkiego. A mam wrażenie, że tego typu trend staje się coraz bardziej powszechny w polskiej polityce, co myślę, że jej szkodzi, choć rozumiem, że jest to zagrywka populistyczna, skalkulowana na to, by dotrzeć do wyborców o podobnym pokładzie intelektu, tak by ci nie musieli lub nie chcieli lub nie mogli, bo nie będą w stanie zadać im jakichkolwiek pytań, które mogłyby obnażyć ich brak intelektu. Temat numer dwa dzisiaj, szanowni państwo, to szokująca historia, chociaż ona mnie jakoś tak nie bardzo zdziwiła. Trochę mnie to zaskoczyło, że ktoś tak oficjalnie łamie prawo, że czuje się aż tak bezkarnie i że nie jest z partii Ziobry, no ale jest z PiSu, więc to już pewnie wiele państwu i mi wyjaśnia. Chodzi o przykład z województwa świętokrzyskiego. Szanowni państwo, pani wicemarszałkini, oczywiście z PiSu, przyznała, podpisując dotację ogromną dla firmy, uwaga, chłopaka swojej córki, bo jej nie czytała więcej. Ta kobieta zorganizowała konferencję prasową po to, by powiedzieć, że przez ostatnie lata nie wypełniała swoich obowiązków, pobierając za to pieniądze, bo nie miała na to czasu. Tak, to stało się w Polsce. Nie, to nie jest fotomontaż. Szanowni państwo, marszałkowie mają bardzo dużo umów do podpisania. Dostajemy te umowy opieczętowane przez pracowników, kierowników, radców prawnych i w zasadzie my tych umów nie czytamy, bo nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przeczytać. I tak naprawdę umowa, podpisanie umowy jest kwestią techniczną. Szanowni państwo. To ja pytam się, jeżeli jak daleko PiS musiał przekonać ich o własnej bezkarności, skoro wiadomo, że w kodeksie karnym jest przepis, który mówi o niedopełnieniu obowiązków, który definiuje pobieranie apanaży za udawanie wykonywania pracy, to kobieta, która miała przynajmniej w teorii dbać o losy kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców swojego województwa. Po czym okazało się, że i na to nie miała czasu, bo wszystko za nią mieli robić równie bardzo jak ona rozgarnięci prawnicy, adwokaci, którzy po pięciu podpisach dawali jej kartkę i mówili podpisz, a ona nie czytając tego po prostu podpisywała. To też świadczy o poziomie adwokatów z tego województwa, którzy dla pani marszałkini pracowali, bo jeżeli pięć osób z wykształceniem prawniczym nie widzi w tym problemu, że podpisuje gruby przelew dla chłopaka jej córki, to chyba cały urząd jest do wymiany z nią na czele. Ja uważam, że czy tego typu arogancje, tego typu po prostu no, złodziejstwo należy nie tylko piętnować, ale ukarać po to, by nigdy innemu marszałkowi czy jego zastępcy nie przyszło do głowy brać kasę za nic nie robienia, a później brylować w mediach, chełpiąc się tym, że patrzcie, no, mój syn, dotacja, jaki w tym problem? Ja tylko podpisałam, ale nie czytałam, bo nie miałam na to czasu. Skandal, skandal, jeszcze raz skandal. Cieszę się, że to wyszło przed wyborami, gdzie Kaczyński dostał solidny łomot od obecnego posła mecenasa Giertycha. Temat numer 3 dzisiaj, szanowni państwo, na koniec to Krystyna Pawłowicz i pozwólcie państwo, że tego nie będę komentował, bo to komentuje się samo. Oto prawdomówność, praca, wiara, gorliwość, żarliwość, pobożność, prawdomówność i wierność w wydaniu PiSu. Ten przykład jak w soczewce pokazuje to, jaką partią ten program oglądasz tylko dzięki wsparciu naszych widzów na zrzutka.pl/EXSUMF. Nie emitujemy reklam, dlatego jesteśmy niezależni. I ty możesz zostać naszym patronem. www.zrzutka.pl/EXSUMF. Jest partia Kaczyńskiego. Dziś więcej, za ciszy wyborczej nie mogę powiedzieć, ale jutro obiecuję, że swoje 3 grosze dorzucę. Już nie przeszkadzam, zobaczcie sami.
Trybunał Konstytucyjny jest w takim razie potrzebny? Mamy sąd najwyższy. Nie jest potrzebny Trybunał Konstytucyjny. Od razu właśnie, bo już nie jest potrzebny, pani redaktor, dlatego, że jeszcze raz powiem, Trybunał Konstytucyjny narusza zasadę demokratyzmu, podstawową zasadę współczesnych państw, cywilizowanych państw. Jeśli reprezentantem narodu jest parlament, jest reprezentacja pochodząca z wyborów, to nie może mieć ostatniego słowa organ polityczny wyodrębniany czy wyłaniany w politycznych procedurach przez partie polityczne, w politycznych procedurach, orzekający najczęściej w oparciu o kryteria polityczne. I oczywiście jak codziennie czekam na wasze komentarze, dajcie znać co wy o tym sądzicie. Najbardziej jestem ciekaw państwa opinii jak chodzi o sytuację ze Świętokrzyskiego, czy to jest skandal. Jeżeli ktoś z was tam mieszka i za tą sytuację też dajcie znać, z chęcią się z nią bliżej zapoznam, a wiadomo, że od mieszkańców tych informacji będzie więcej niż z mediów konwencjonalnych, więc czekam na komentarze również ze Świętokrzyskiego. Adam Bysiek, dziękuję za dzisiaj. Jeszcze można i zagłosować. To przypominam w chwili, gdy ten materiał emitujemy, o co proszę, o co apeluję. A za dziś raz jeszcze dziękuję. Apeluję również o to, by kliknąć subskrybuj. Dzięki temu razem jesteśmy na bieżąco, a my możemy nasz kanał i nasz projekt dalej rozwijać. Dobrego i spokojnego już niedzielnego popołudnia. Do jutra do godziny 16:30. Checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.